Chcę dzisiaj mówić do was o tym, jak odkryć to, czego naprawdę chcesz. Odkryć to, co złożył właśnie w tobie Bóg. To, o czym Michał mówił wczoraj, o tym, że właśnie to pragnienie, czy też ten zespół pragnień, który masz, on jest polem do osiągnięcia sukcesu. To jest pole. Nie możesz osiągnąć sukcesu, na innym polu. Nie możesz osiągnąć sukcesu na tym, co ktoś ci powie, na tym, co ktoś na tobie wymusi, na tym nawet, co ci się wydaje słuszne po ludzku. Wiecie, że żyjemy w systemie, który jest wrogi nam. Mamy wrogi system wokół siebie. Wszędzie dowiadujemy się, co wolno, co nie wolno, co należy, jak trzeba i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie nas to ściga. Ostatnio Sara do mnie przyszła i mówi, to wiesz, jak dzisiaj się kształtują trendy modowe? Ja mówię, nie wiem, tak jak zazwyczaj, że jakiś Laurent, jakiś ten, ona mówi, co ty, to nie tak działa. Dzisiaj parę dziewczyn, które mają potężne zasięgi na TikToku, komunikuje się ze sobą publicznie i mówi, no to w czym dziewczyny chodzimy tej zimy? I pozałatwiane. Robią zdjęcia, pokazują się i wiesz co? Dziesiątki tysięcy chce tych ubrań. Dziesiątki tysięcy chce tego stylu. Rozumiecie? One tego chcą. Dlaczego? Bo kilkanastolatek powiedziało, że w tym chodzimy tej zimy. Są bożyszcza. I teraz o co chodzi? Takich nacisków są tysiące wszędzie. Tysiące. Dzisiaj z Agatą jechaliśmy samochodem, się rozgniewałem, bo co te zrobili aferę z tą w ogóle Beatą Kozidrak. No, bo ona jest naćpana, bo ona jest taka, bo ona, kurczę, rozumiesz, ruchy robiła jakie. Jakie ona ma robić ruchy? Jak kto ma robić ruchy? Przecież to jest normalna kobieta. Jak ona się ma ruszać? Jak kto? Jak, kurczę, 80-letni młynarz z Zimbabwe na przykład? No tak się ma poruszać? No jest kobieca, zachowuje się jak nie, bo ona ćpa, bo ona, a udowodniliście, że ona ćpa. Macie dowody na to? Dowody jakieś. Jakieś może dowody na to przedstawmy. Nie wiem, jakaś krew, jakieś coś, zdjęcia, coś. O, nie macie dowodu. To tak mi się wydaje, że ona bierze narkotyki. A nawet jakby brała narkotyki. Rozumiesz, o co chodzi? No jakby brała narkotyki. Rozumiesz? To co to kogo interesuje, że ona bierze narkotyki? Na świecie umiera przez narkotyki dużo, dużo, dużo mniej ludzi niż przez papierosy. I dużo, dużo, dużo mniej ludzi niż przez cukier, alkohol i największego mordercę, czyli stres. Rozumiesz? To nie wiem, co jest lepsze, proszę ciebie. Ale nie ma dowodów, nie ma nic, ale to jest niezgodne z naszą moralnością. Z jaką moralnością? A co to jest za moralność? Posłuchajcie, to jest, zobaczcie, w jakim jesteśmy miejscu obłędu na świecie. 30 lat temu w filmach nie było żadnego problemu w Polsce, że tam jakieś aktorki chodziły, jakieś tam piersi pokazały, coś tam zrobili, tutaj się nachlali, tam gdzieś tyłek wywalili, kurczę, na koncertach. Wszyscy bili brawo. Jest git, jest super, nie ma żadnego problemu, nie? Mamy dzisiejsze czasy. Ustawa jest opracowywana, żeby wprowadzić do języka polskiego więcej zaimków. Toleruje się, rozumiesz, że dziecko twoje może być owcą, bo tak mu się, kurczę, zachciało, rozumiesz, w poniedziałek po spotkaniu z kumplami i mówi do ciebie, musisz do mnie mówić, proszę ciebie, baranek szon. Jak nie powiesz do mnie baranek szon, to cię zgłoszę do ministerstwa. I przyjdą do ciebie, rozumiesz, i przystawią ci niebieską kartę do łba i powiedzą w ogóle, masz mówić do swojego dziecka baranek szon, bo cię pozbawimy praw rodzicielskich. I teraz w tym układzie, rozumiesz, o co chodzi? Beata się, kurczę, wygina i jest dym. Ja się w ogóle,
ja, rozumiesz, ja jestem oburzony na to. Wiecie, na co jestem oburzony? Ja w ogóle najbardziej w życiu mnie oburza głupota ludzka. Głupota. Głupota. Głupota to jest, kurczę, przeciwna mądrość. Totalnie stoi po dwóch różnych stronach. Rozumiesz? To głupota. I to jest totalna głupota. Wiecie dlaczego? Bo Lucyfer zrobił największą głupotę w historii. Głupotę. Bez oparcia się na jakichkolwiek, rozumiesz, logicznych w ogóle rzeczach, wystąpił przeciwko Bogu, zawinął 30% kurczę aniołów, zszedł na ziemię i zrobił burdel na kołkach, za który potem Bóg musiał umrzeć. No głupota nie z tej ziemi. No, dokładnie powiedziane nawet, nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi głupota. Nienawidzę głupoty. Dlaczego? Bo byłem też człowiekiem, który był głupi jak but z lewej nogi w życiu. Przy całym moim tam intelekcie i tak dalej, tak byłem głupkiem. I to dzisiejszy czas, on lansuje głupotę. Rozumiecie? I my jako Kościół też znajdujemy się w tym nacisku. I nam, słuchajcie, nam jest naprawdę łatwo w to wchodzić, bo my w tym żyjemy. Nie rusz, nie dotykaj, ruszaj i dotykaj. Tak żyj, my ci powiemy, jak masz żyć, jak masz chodzić, jak masz myśleć, jak masz żyć. My ci powiemy. A kto to jest my? Kto to jesteście wy? Kto to wy jesteście? Rozumiesz, o co chodzi? Psa się prowadzi na smyczy, ale papugę nie daj Boże. Wiesz, co by było, gdyby ktoś papugę prowadził na smyczy marszałkowską w Warszawie? Tak by zeszedł, to są papugę. Proszę ciebie, człowieku. Wszyscy, papugę, debil. My się pojechaliśmy kiedyś do Ustki, siedzimy na deptaku, idzie dwóch gości i prowadzi świnie. Świnie w szelkach. Paka 50, normalna świnia. Prowadzi ją sobie, wiesz, o co chodzi. I teraz popatrzcie, a ja byłem wtedy jeszcze pod wpływem tego, czym dzisiaj gardzę. I zobaczę, ale debile świnie prowadzą, nie? A dzisiaj w ogóle tak siedzę i wyobrażam sobie siebie tam na tej ławce, kurczę, w tej... Czego ja chciałem od tych ludzi? Prowadzili świnie. A w ogóle, kurczę, akceptuję innego ssaka. Wiesz, o co chodzi? Żeby prowadzić na smyczy. Nie akceptuję świni. Kto ja jestem? Głupiec, który uległ trendowi tego świata. A już miałem Ducha Świętego, przypominam. I kurczę, oceniłem dwóch gostków, rozumiesz, którzy sobie prowadzili świnie na szelkach i całkiem kulturalnie rozmawiali. Ktoś chce mieć psa, ktoś ma takie samo prawo mieć świnie. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jakim prawem zabraniasz jej mieć świnie, ty, mędrze? I to wszystko na nas naciska. I to wszystko chce nam odebrać nasze marzenia. I to wszystko chce nam zabić nasze pragnienia. A wiemy, że tylko przez realizację pragnień możemy osiągnąć życiowy sukces. A więc co? Ten cały system ciśnie na nas. Dlaczego? Żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. To na nas ciśnie. Więc my jesteśmy skazani na zrealizowanie naszych pragnień, bo inaczej utopimy się w tym systemie, który nazywa się ogólnie nędzą. W tym nędznym systemie. Zginiemy. Mając Ducha Świętego. Odejdziemy do Pana, a potem zostaniemy rozliczeni, czemu nie osiągnęliśmy sukcesu. Dlatego chcę do Was dzisiaj mówić o tym, jak odkryć to, czego naprawdę chcemy. Pamiętaj, że najważniejszą pasją będącą w Tobie są takie rzeczy, które są najbliższe Twojemu sercu. Serce to jest głębia. W ogóle pierwszą rzecz, co robisz, to patrzysz, co ci jest najbliższe w środku. I to są twoje pragnienia, najbliższe rzeczy. Po prostu. To takie w ogóle, taka baza w ogóle. Serce to jest część duszy, nie część ducha. To jest część naszej psychiki. To jest greckie słowo kardio. To jest głębia. Głębia duszy. To są najgłębsze rzeczy, które się przeżywa. Najgłębsze. One mogą być dobre lub złe. I teraz tak, w wyniku przyjęcia Pana Jezusa oczyszczamy swoje dusze, tak? Oczyszczamy je. Oczyszczamy, czyli uświęcamy się. I wiesz, co zostaje w wyniku naszego oczyszczania? Zostaje serce, w którym pozostają rzeczy te prawdziwe.
te prawdziwe pragnienia. Reszta została wyczyszczona krwią, ale pragnień twoich krew nie wyczyści. One zawsze tam będą. Zostaną tam w środku. One mogą być dziwne, inne, mogą w ogóle nie pasować do różnych rzeczy, ale ich krew Chrystusa nie czyści. Czemu? Bo dom rozdwojony w sobie rozpada się. Chrystus nie odbiera nam czegoś, co nam dał przed założeniem świata. Chrystus nie odbiera pragnień ludziom. Chrystus nie odbiera pragnień, które włożył w nasze serca przed założeniem świata, naszego ducha przed założeniem świata, a to potem przeniknęło do naszych serc, zmaterializowało się w nas. Bóg nie walczy sam ze sobą. Dom rozdwojony sam w sobie w ogóle ginie. Rozumiesz? Serce to głębia. Tam w sercu rozpoznasz swoje pragnienia. Tam się można udać. Lubisz chodzić do swojego serca? Ja lubię chodzić do swojego serca. To jest bardzo fajne miejsce. Ja je lubię. Ja je mam tak wysprzątane, wyczyszczone. Ja tam mam wszystko ładnie. Ja lubię mieć ładnie. Rozumiesz? Lubię porządek. Rozumiesz? Lubię porządek. Lubię sobie usiąść i mieć porządek. Rozumiesz, jak sobie siadam do jedzenia na przykład, to mam tak, tu mam kubeczek, tu mam widelczyk, tu mam to, ja sobie to ustawiam. Ja mam to ustawione. Kata kupiła takie fajne serwetki, co takie są nieokrągłe, tylko takie ścięte na końcu. Zawsze mieliście to może, tak odbiegając od tematu, w tym macie serwetek, bo też chciałem się wypowiedzieć. Okrągłe serwetki na stół, okrągłe serwetki, okrągłe. Zawsze się zastanawiałem, po co ktoś to zrobił. Widzisz? To filozoficzne. Siedzisz przy stole, rozkładasz sobie tą serwetkę taką tu i tylko koniuszkiem jesteś tutaj przy tej serwetce. Dalej już masz goły stół. Jak coś ci upadnie, to na ten goły stół, nie na serwetkę. Zupełnie niepraktyczne. Ale ostatnio zobaczyłem, że Agata kupiła takie serwetki, które są ścięte. Można je dosunąć tutaj i są takie. Coś mi spadnie na serwetkę. Mówię, genialne. Lubię tą serwetkę, ustawiam sobie kubeczek, widelczyk. Wszystko mam ładnie, bo ja mam ładnie. Bo co? Mam ładnie w serduszku. Ja mam ładnie poustawiane. Ładnie. Ładnie. Prawdziwie, najpierw primo, a sekundo ładnie. I ja tam sobie przychodzę. I tam sobie wyświetlam na moim ładnym telewizorku moje różne pragnienia. Tam siedzę w moim wygodnym foteliku i oglądam sobie moje pragnienia. I tak powinien zrobić każdy człowiek, bo ty musisz w swoim sercu spędzać najwięcej czasu. Tam powinieneś siedzieć. Nie w miejscach, co tu się dzieje, co tam się dzieje, jakie tam jeszcze. Nie, do serca. Siedź w sercu. Będziesz serdeczny. Wiesz, o co chodzi. Nie będziesz płytki, będziesz głęboki. Głębocy ludzie to ludzie, którzy w sercu swoim siedzą. Wiesz, o co chodzi? A ludzie, jak nie siedzą w swoim sercu, czym, o, to jest w ogóle, te, czym wyżej, no nie, tym bardziej płytko. Tak przeżywają te płcizny życiowe różne, ale w sercu jest głęboko. Tam jest fajnie. I tam są twoje pragnienia. Tam są te rzeczy, które zawsze były najbliższe tobie. One są, mają wręcz kształt twój, znasz je. Dochodzą też nowe do nich. Doklejają się, dołączają, bardzo do nich pasują. Tam nie ma nigdy czegoś takiego, że tam one takie są pogięte. To jest takie, to jest takie. Nie, to wszystko się spasowuje w tym sercu. Rozumiesz? Układa się razem. Tam są pragnienia właśnie. To, czego ty chcesz. I tam trzeba zacząć planować, zacząć obmyślać strategię z tamtych rzeczy, nie z innych. Z tamtych. To jest materiał, z którego robisz. Wiesz, o co chodzi? Materiał. To jest najgłębsza istota twoja. To są najgłębsze zakamarki twojej duszy. To, co się tam znajduje, jest najsilniejsze. Możemy teraz już, jak nie ma głośnej muzyki, otworzyć te drzwi szerzej jedne i drugie. Kochani, to będzie nam, będziemy mieli więcej powietrza. Także zachęcam tutaj, Filip, jeśli możesz, tak jak wtedy to zrobiłeś. Po oczyszczeniu serca za pomocą Bożych prawd, wszystko, co się tam znajduje, to nasze największe pragnienia. Więc czyścimy serca, czyścimy, czyścimy, czyścimy. Co się nie da wyczyścić, to pańskie. Ktoś mówi, Artur, dokąd mam czyścić?
aż się nie da wyczyścić. Aha! No bo ja już tak ostatni rok to tak czyszczę i nie znika. Ja mówię, bo to jest z Boga. No co ty? Ja mówię, no, a to jest takie, ja mówię, co, nieludzkie? Czyli jakie nieprzyjmowalne przez społeczeństwo. No, ja mówię, to na razie nikomu nie mów. Bo społeczeństwo, posłuchaj, ważne słowo ci powiem. Społeczeństwo nie jest gotowe na twoje pragnienia. To nie ty, widzisz, rozumiesz, bierz to objawienie. To społeczeństwo nie jest gotowe na twoje pragnienia. Tak jak nie było gotowe na Mesjasza. Oni nie byli gotowi na niego, ale dlaczego nie byli gotowi? Bo nie odrobili lekcji. Ludzie, Bóg powołał Izrael i dał mu infrastrukturę społeczną, polityczną, rozumiesz? Stworzył kulturę, aby ich przygotować na Mesjasza. Od malucha obrzezali go, podstrzygli do synagogi, uczyć, pergaminy, czytać, rozumiesz o co chodzi? Mieli to kuć na blachę, mieli dzień w dzień czekać na Mesjasza, mieli szukać u proroków, mieli badać pisma. I on co? Wpada w te miejsce historii, co? No nie poznali go. I on potem staje i mówi, o Jeruzalem, Jeruzalem. Ileż to razy chciałem cię zebrać, jak kokosz zbiera jaja. Nie chciałaś, nie rozpoznałaś czasu nawiedzenia swego. I to jest karalne nie rozpoznać czasu, rozumiecie? Karalne. Dlaczego? Bo można było rozpoznać. Rozumiesz? Gdyby Mesjasz miał przyjść jako Godzilla, to na pewno wcześniej dziesiątki proroków uwolniłoby na ten temat setki proroctw. Rozumiesz? Ale ja przypuszczam, że nawet gdyby tak było i by tam wjechał jako Godzilla, rozumiesz? To też by powiedzieli w ogóle precz szatania do niego. Mówili do niego precz szatania, jakbym był małym, kurczę, rozumiesz, ciemnoskórym, rozumiesz, Żydem, nie? I go zabili jako diabła. Czemu? Skreślili go, chcieli go zetrzeć, tylko Boga nie można zetrzeć. Wziął i wstał z martwych. Nie można zetrzeć, Boga nie można zetrzeć. Nie można zetrzeć twoich pragnień. Rozumiesz? To jest nieścieralne. Dlatego wielu z was być może buja się w ostatnim czasie z różnymi rzeczami i chce to w ogóle wyeliminować. Chce to skreślić, chce to zmienić, umartwić, ukrzyżować, jakkolwiek tam se to zwiesz, a to cały czas do ciebie puk, 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 puk. Zauważ, to jest rytm serca. W rytmie serca do ciebie to cały czas drynda od środka. A ty precz szatanie, precz szatanie, precz szatanie, precz szatanie. Nie będę taki, nie będę taki, nie będę. Właśnie taki jesteś. I zacznij to realizować, bo biada ci. Biada ci, nie osiągniesz sukcesu, rozumiesz? To twoim pragnieniom towarzyszy pasja. To je musisz zrealizować, bo w przeciwnym razie nie będziesz w życiu szczęśliwy. To tylko tam jest pasja. Często ludzie mówią, nie chce mi się tego robić, bo to nie jest twoja pasja. Ja nie wiem, ja robię to, co robię i od początku nigdy nie miałem takiej myśli, że mi się nie chce tego robić. Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, co to jest. Nie chce mi się czegoś robić. No nie chce mi się. Nie będę prowadził już kościoła. Mi się nie chce prowadzić kościoła. To jest jakaś głupota. To jest moja pasja. Prowadzenie kościoła to jest moja pasja. Mam pasje pewne. A rozumiesz? To jest moja pasja. Wczoraj Krystian dawał świadectwo o swojej pasji. Była jego pasja. Wziął, znalazł się tam w sercu te rzeczy, zaczął je dłubać. Łatwo było? No nie było. Już go chcieli skreślić, ukrzyżować. My tam chcieli, zabijemy go. Pro ciebie już tam miał alkoholikiem zostać, wszystkim miał zostać, umrzeć miał. Miał w tym Rzeszowie umrzeć na alkoholizm. Tak mówi Pan. Pojedziesz do Rzeszowa, stajesz się alkoholikiem, zginiesz. Pan powiedział. Co? Powiedział.
niech ma wybaczone. O co chodzi? Chodzi o to, że pojechał, jak widzicie, nie rozpił się, został pastorem, ma ludzi w kościele, ludzie go kochają, życie za niego są w stanie położyć. Akurat, rozumiesz, dlaczego tak się stało u tego Krystiana? Przyczyna jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Ze swojego serca, które wcześniej oczyścił prawdą, o czym nam składał świadectwo, prawda? Bo się wziął, pobrudził tym całym, kurczę, bałaganem, wyjechał sobie, kurczę, rozumiesz, na tą smutną wyspę, rozumiesz? I tam doszedł do różnych wniosków, tak? Oczyścił swoje serce. I to, co w jego sercu zostało, to zaczęło do niego puk, 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 Rzeszów, Rzeszów, Kościół, Kościół. Rozumiesz, o co chodzi? I tak mu pukało. Tak? Pukało, 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 aż wziął, zwinął pinkiel i wyjechał. Założył kościół, żyje, działa, będzie się rozrastać, będzie, proszę ciebie, mnożyć, płodzić, rozumiesz, i zasiedlać tamtejszą ziemię. Halleluja! Rozumiesz, dlaczego? Bo poszedł zgodnie z jego sercem. Składał wam o tym świadectwo wczoraj. Nie powiedział, musiałem, pojechałem tego Rzeszowa, załamany jak dach sołtysa, ja po prostu nie, muszę założyć ten kościół, chodzimy z dech. Nie takie świadectwo wam składał wczoraj. Składał nam świadectwo pragnienia, które wywołało w nim pasję, która to pasja uwolniła do jego życia moc. Ludzie mówią, jak Bóg nie będzie czegoś chciał, to tego nie zrobisz. Ja mówię, puknij się w ogóle w ten łeb. Hitler, taki człowiek, nienarodzony z Bożego Ducha w ówczesnym czasie, serduszko zatem nieoczyszczone. Co ma mały Adolf chodzący, proszę ciebie, z matką, bez ojca, po austriackich ulicach? Co ma Adolfik w główce? Chodzi sobie, ogląda te ulice, nie ma ojca, rozumiesz, jest pusty emocjonalnie, jest załamany, rozumiesz, ta matka idzie, matka jeszcze pochodzenia żydowskiego, wcale nie najlepsza, chodzi z nią za tą rękę. Mówi, koniec, tylko urosnę. Wszystko to spalę. Miałem, kurczę, pokażę, mówię, czuję, ty też, Żydówie, mówię, teraz mi żryć daje, to nic nie będę mówił. Chodzi z tą matką, mały Adolf. Chodzi, chodzi. Co robi mały Adolf? Realizuje pragnienia swojego, co? Serca. I co chłopaczysko zrobił? Wielkie ognisko holokaustowe. Bo zrealizował pragnienia. I kto mi powie w ogóle, jak Bóg nie będzie chciał? Bogu nic do tego. Bóg wlał w ludzkie serca pragnienia. Człowiek za pomocą grzechu przykrył je zafałszowanymi pragnieniami, które przybrały kształt tamtych, ale były innej materii, tak jakby złoto pokrył gównem. Rozumiesz, o co chodzi? I na to została uwolniona moc, bo zawsze na realizację pragnień jest uwolniona moc. Albo biała moc, albo czarna moc. Rozumiesz, o co chodzi? Albo moc będzie miała kształt krzyża, albo swastyki. Rozumiesz? Inaczej pogięty krzyż. Chodzi mi o to, że musisz zrozumieć, że to tak jest skonstruowane u każdego z nas. Więc oczyszczam serce. Co nie ulega oczyszczeniu, jest święte odgórnie. Nie tak, że tam coś teraz wpadnie. Teraz oczyściłem serce, mam puste serce. W ogóle ludzie, nie ma ludzi z pustymi sercami. Bo od momentu, kiedy się narodziłeś fizycznie tutaj na ziemi, z twojego ducha nastąpił przeciek. Do twojego serca i powstały tam pragnienia. Dopiero potem w wyniku grzechu, tak jak powiedziałem, załadowały się innym materiałem, wymalowały się czymś innym. I ty potem ewentualnie realizowałeś te rzeczy tak czy inaczej, tylko w ogóle na poziomie w ogóle tego wymalowania, a nie w głębi w ogóle ich istoty. Wielokrotnie religia hamuje rozwój pragnień. Religia, humanizm, moralność, zwyczaje, one blokują człowieka. I człowiek nigdy jakby nie zwycięży ich, jeśli się im nie przeciwstawi, jeżeli nie wyjdzie na wojnę z nimi. Rozumiesz? Bo one będą blokowały człowieka. Będą, nie ruszaj, nie dotykaj, nie bądź głupi. Po co ty się tam wchrzaniasz? Ludzie, ja mam non-stop takie relacje. Co ty tam chcesz? Po co ty to robisz? Dlaczego ty to robisz? Bo chcę. Będę robił, to będę chciał.
W ogóle rozumiesz, wiesz, że sformułowanie będę robił, co będę chciał, powinno być twoim świętym wyznaniem w modlitwie? Powinieneś klękać codziennie rano przed Bogiem, powiedzieć, będę robił, co będę chciał. Pomóż mi, Panie, abym nie robił niczego, czego nie chcę. Jak wyciągnę rękę po coś, czego nie chcę, to mi po pazurach przyrżnij, Panie, anioła mi poślij. Anioła, bo ty tam po tych pazurach nie tłuczesz aniołów, posyłasz. Poślij anioła od tłuczenia po pazurach. Taki rodzaj anioła. Z jedną wielką, świętą linijką, taką... Coś się za coś wyciągnąłem, nie chciał. On mnie przyrżni. Panie, będę robił, co będę... A weź tak pochodź sobie w ogóle z tydzień i tak powyznawaj to. Nie, będę robił, co będę chciał. Będę robił, co będę chciał. Ktoś zapyta, co będziesz robił, co będę chciał? Będę robił, co będę chciał. Ktoś powie, to jest niebezpieczne. Amen. Co będę chciał? Bo to jest dopiero prawdziwe. Będę robił, co będę chciał. Nie co mi powiedzą, do czego mnie zmuszą, do czego mnie zmanipulują, w co mnie wsadzą, w co mnie wkręcą, co na mnie, wiesz o co chodzi, co tam mi zrobią z tą moją głowiną. Te rzeczy zagłuszają pragnienia i człowiek żyje połowicznie albo płytko. Rozumiesz? No właśnie, w ogóle takie, wrócę do tej kurczę Beaty, co to w ogóle jest za historia? Bo oni teraz mówią, jak się trzeba zachowywać. Bo ona ma 62 lata i nie fajnie, że ona tak się kręci. No jakby miała 18, to niech ona dupką kręci. 62 lata. Powinna siedzieć, proszę ciebie, moczyć szczękę w szklance. Proszę, rozumiesz, o co chodzi? Jak się to nazywa? Godzinki, te takie pierdółki, rozumiesz? Robię ci pierdzić w taboret drewniany, rozumiesz? Stara, jesteś stara Beata. Weź nareszcie się z tym oswój. Co ty tutaj się lansujesz, człowieku? Rozumiesz, o co chodzi ty. Ale Beata może robić, co chce. Bo nie zrobiła niczego, czym by kogoś skrzywdziła, bo taka jest prawda. Ja rozumiem, jakby Beata tam wjechała z siekierą i komuś przywaliła w łeb siekierą. Ja rozumiem, że normalnie powiedzieli... No, Beata, to już nie jest rock and roll. Rozumiesz? To, tak. Ale to komu szkodzi? Święty Paweł przeciwko temu występował, kurczę, rozumiesz, jak bestia. On mówi, dlaczego ulegacie zakazom? Czemu to robicie? Nie kosztuj, nie smakuj, nie dotykaj. W ogóle, rozumiesz? Rozumiecie, dlaczego jego nie lubiła ta ekipa z Jerozolimy? Oni go nie lubili. Bo mnie pasowało to. Bo co robił? Zamieszanie robił. Pawle, bracie Pawle, to trzeba trzymać w ryzach to wszystko. Się nie będzie trzymać w ryzach, to się rozlezie, by to z krwią jedli jeszcze, nie daj Boże. Albo coś znajdą uduszonego, zjedzą. A jak już ktoś tam, jakieś cudzołóstwo nastąpi. Pawle. A Paweł w ogóle stał, w ogóle nie, no mój, to w ogóle, no nie można w tej ekipie latać, no. Rozumiesz? No jak to latać w tej ekipie? Kurczę, wiesz, jak oni rzeźbią człowieku w ogóle w innym materiale. Ten, kurczę, idzie, głosi w ogóle łaskę, uwalnia tych ludzi, daje każdemu robić, co chce. Wiecie, o co tutaj chodzi? Co chce. Wiecie, na czym polega w ogóle mądrość? Robimy, co chcemy. Co chcemy. Co chcemy. Nie chcemy czegoś robić, to odchodzimy z miejsca, gdzie nam każą robić, co chcecie. Co chcesz? Rozumiesz? Ci mówią, to masz to robić. Ci na przykład powiedziałem, mówię, macie płacić swoje długi, macie w ogóle być wobec siebie w ogóle prawi, macie dotrzymywać słowa. Rozumiesz? Bo, rozumiesz, o co chodzi? I teraz jak ci się nie będzie podobało moje słowo, to mi nie będzie kazał, to ty odejdziesz stąd. Pójdziesz ty tam, do takiego kościoła, że oni ci tego nie powiedzą. Ja przez te lata służby miałem różnych ludzi. Ludzie przychodzili, dawali mi, masz 10 tysięcy, masz 15, masz 20. Również dawali mi różne rzeczy w życiu, no nie? Ja miałem takich ludzi. Cały czas ktoś mi dawał pieniądze, zwitki jakichś pieniędzy. Do momentu, aż usiadłem z nimi i powiedziałem mu, co mi nie pasuje w jego życiu. Ile ja miałem takich ludzi, uwierzcie. W ogóle przestały przychodzić do mnie do kieszeni zwitki różne i człowiek poszedł, nie?
Ale on mi nie powiedział tam, bo ty mi to powiedziałeś. Nie, on mi powiedział, bo no bo to, Arturze, bo to dziękuję ci za usługę, dziękuję ci za służbę, dziękuję, co dla mnie zrobiłeś. A ja wiem, że nie o to chodzi. Chodzi o to, że Arturek przyszedł i się przypieprzył. Się przypieprzył. Rozumiesz? Arturek po prostu przyszedł i powiedział, jak się mają sprawy. Bo było serce nieoczyszczone w ogóle krwią Chrystusa. A zatem pierwsza sprawa w temacie odkrycia tego, czego się naprawdę chce, jest zdanie sobie sprawy, że ma się tę głębię i danie tej głębi dojścia do głosu. Ty musisz dojść do głosu swojemu sercu. Musisz dać dojść mu do głosu. Rozumiesz? Często ludzie mówią, wiesz, bo ja żyję przez rozsądek. Bezpiecznie. Tak. Rozumiesz? To jest w ogóle źle pojęte. To jakbyś ze rozsądku się ożenił czy pobrał. Nie daj Boże się pobrać z rozsądku. Rozumiesz? Potem trzeba układać sobie życie. Pierwszy krok to uznanie tego, że twoje pragnienia niekoniecznie będą zgodne z trendami tego świata. Uznaj to. Że twoje pragnienia są święte, ale niekoniecznie uznane przez ten świat. Świat w szerokim pojęciu. Nawet przez wielu twoich braci i siostr nie zostaną zaakceptowane. To, czego prawdziwie pragniesz, może nie być akceptowane przez ogół społeczeństwa i weź się z tym oswój. Następny krok to zrozumienie, że twoje największe pragnienia zawierają w sobie chęć więzi z czymś większym niż to, co masz do tej pory. Twoje pragnienia, one pałają potrzebą więzi z czymś większym. One chcą czegoś większego niż masz teraz. Dlatego jeszcze ich nie zrealizowałeś, tylko są w sferze pragnień. Ale one krzyczą. One krzyczą. Chcemy wyjść na zewnątrz. Połącz nas z czymś, co jest szersze, większe. Wiesz, co jest szersze niż dzisiaj? Jutro. Jutro jest szersze. Jutro jest szersze niż dzisiaj. Twoje pragnienia będą wychodziły poza twoje obecne możliwości wielokrotnie, na dzisiaj. I nie wolno ci się tego wystraszyć. Ty wiesz, jakich ja rzeczy pragnę? Ja nie wiem. Obmyłeś się krwią Chrystusa? Tak. Oczyściłeś serce? Tak. To znaczy, że to są boskie rzeczy. To masz boskie rzeczy w sercu. Masz boskie pragnienia. Ale one są takie wielkie, nie wiadomo, czy się zrealizują. A to jest nieprawda. One posiadają w sobie moc do zrealizowania się. Wielkie pragnienia to wielka moc. Małe pragnienia to mała moc. Bo do małych pragnień wystarczy mała moc. A do wielkich pragnień potrzebna wielka moc. A rozumiesz? Jeśli na przykład twoje pragnienie ma kosztować 5 tysięcy, to jest 5 tysięcy, nie? No jak ma kosztować 50, to 50, jak 5 milionów, to 5 milionów, bo no kosztuje coś, no nie? Wow. Tak to jest, no. Każde pragnienie ma wmontowaną w siebie moc do zrealizowania samego siebie, bo Bóg jest wierny. On powiedział, jestem alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Czyli Bóg jest początkiem twojego pragnienia i końcem twojego pragnienia. Bóg jest początkiem i końcem. To pragnienie więzi z czymś poza tobą samym. Bo pragnienia chcą czegoś więcej niż to, co mają teraz. One chcą czegoś więcej. Czegoś, kogoś więcej chcą. I się będą domagać. I proszę, nie grom swoich pragnień, bo to nie są demony. Nie rób tych numerów. To jest autosabotaż. Pamiętasz, o czym ja mówiłem na początku w ogóle tego cyklu? Autosabotaż. Nie sabotuj siebie. Wielu chrześcijan co odbiera prawo do szczęścia. Rozumiesz? Będę porządny. Masz być szczęśliwy.
Masz być szczęśliwy, nieporządny. W ogóle rozumiesz? Porządni ludzie to się wykrzaczają w życiu po drodze. Zaraz się wykrzaczą. Zmieni się koniunkcja, zmieni się coś, już koniec jest po wszystkim. Szczęśliwi się nie wykrzaczą. Kolejny krok do dostrzeżenia tego, co jest twoim pragnieniem, to jest to, że pragnienie potrafi cię całkowicie pochłonąć. Ono cię pochłonie. Ono będzie zaborcze. Będzie chciało ci zabrać czas. I to jest słuszne, bo ono ma do tego prawo. Ono się domaga tego, co do czego ma prawo. Dzieje się tak, bo każdy człowiek ma wmontowaną w siebie jakąś wybitność. I to ta wybitność generuje pasję, która potrafi opanować człowieka. Czy ty rozumiesz, że jesteś wybitny? Masz rzeczy wybitne w sobie, w swoim sercu. I te pragnienia, one takie są, to są wybitne rzeczy. I dlatego, że one są wybitne, to są bardzo mocne. One na ciebie naciskają i one się trochę chcą wyrwać. Jak ty już się w ogóle rozgościłeś w swoim sercu, to wiesz, co tam będziesz miał za historię? Tam te pragnienia będą ci chciały wylecieć do wierzchu. Ty w ogóle będziesz... Tam... Pragnienia nie są cierpliwe, nie wiem, czy mnie rozumiesz. Cierpliwość to jest zupełnie inna historia. Pragnienie to jest coś, co z ciebie chce wywalić się na zewnątrz. I ma do tego prawo. Chce opanować ci życie. Chce opanować twój czas. Chce opanować twoje myślenie. Zasypiasz sobie, a ona ci tam... Rozumiesz? I zaczynasz myśleć o tym, czego pragniesz. Chodzisz sobie już tam, no tam pomyślę teraz o jakiejś o pracy. Siedzisz, myślisz, jakaś tam praca, czyli ten zewnętrzny przymus, jak o tym uczyłem, no muszę coś robić, muszę, no robisz coś, no nie? I raptem czujesz, że coś ci włazi. Rozumiesz, o co chodzi? Kurczę, patrzysz, robi coś, a tu pragnienie. Kurczę, mówisz, no nie, no nie mogę się skupić, znowu myślę o tamtej sprawie. W ogóle, no weź, zejdź na razie, wiesz, o co chodzi, no nie? I teraz znowu musisz się zmusić do tego przymusu, bo ono będzie chciało ci opanować każdy moment. Każdy moment. Tutaj dyscyplina potrzebna. Powiedzieć, dobra, uspokój się na razie. Siedź cicho. Jeszcze pracujemy nad tym, żebyś mogło swobodnie się uwolnić. Nie właśnie mi teraz na głowę, bo muszę, jestem przymuszony zrobić parę rzeczy, żeby cię uwolnić na stałe. Jeszcze chwilę, no. Wyluzuj. Z tym trzeba tak działać. Bo to będzie się wyrywać. Rozumiesz? To jest jak koń gotowy do boju. To, na czym najbardziej ci zależy, to realizacja twojej wybitności. Ty jesteś skazany przez Boga na to, żeby manifestować swoją wybitność, swoją wielkość. Rozumiesz? Ty jesteś wielki. I teraz ta wielkość się wyrywa, ten olbrzym wyrywa się z ciebie. Chcecie dominować, bo ma prawo do tego. Od Stwórcy. Bo to jest płaszczyzna twojego szczęścia. To te szczęście do ciebie tak wali. Zrealizuj mnie, zrealizuj mnie, zrealizuj mnie. Zrób, no weź to, dawaj. To tak w środku działa. Kolejna rzecz. To dostrzeżenie, że pragnienie zawsze chce być twórcze. Ono ciągle chce coś zrobić. Pragnienie chce coś zrobić, chce coś uklecić. Często ludzie mówią, ja mam takie, wiesz, bym to zrobił. Ja mówię, no to normalne. No to co, dziwisz się, że chcesz to zrobić? Normalne. Ono chce. Serce człowieka chce naśladować kreatywność Boga, dlatego pragnie tworzyć. Rozumiesz? Bo to Stwórca zrobił wszystko. Żydzi zawsze wiedzieli, że ludzie mają takie same pragnienia jak Bóg, tylko w znacznie mniejszej skali. Żydzi to wiedzieli, oni to opisują w Talmudzie, oni to opisują w ogóle w różnych miejscach, nie? W Midraszach swoich. Że to jest, dlatego ten tekst Jezusa, w ogóle wiecie, czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Skąd w ogóle Jezus te teksty bierze? Skąd on je... No to wiecie... Często ludzie tam potem to tłumaczą, coś, a Jezus, to nie wymaga tłumaczenia, Jezus to wziął w ogóle z żydowskiej tradycji, bo oni wierzyli,
że każdy człowiek ma pragnienia takie jak Bóg, tylko w mniejszej skali, że chce robić, że chce tworzyć ludzie. Zobaczcie na całą naszą kulturę, która nas otacza, na cywilizację. Wiecie w ogóle, jak to wszystko powstało? Każda rzecz, kurczę, ktoś wykładzinę musiał wymyślić, stal w ogóle wydobyli, plastik ktoś wymyślił, koszulki, które mamy na sobie, bawełna rosła, rosła bawełna, wiesz o co chodzi, bawełna, jakaś roślina rosła. Przed ktoś popatrzył, można z tego zrobić koszulki, proszę ciebie, a w przyszłości w Chinach by to robili za $0.50, mówi, pójdzie jak woda. Węgiel, kurczę, znaleźli, przetworzyli na energię, kurczę, człowieku, rozumiesz, wiesz ile, że w trampkach jest 85% wody? Przeciętne trampki się składają w 80% z wody? Są takie jaja, że się w głowie, a co tam trampki, my się składamy z wody. Rozumiesz, o co chodzi? Jak ktoś do ciebie powie w życiu spływaj, to uznaj, że to prorok. Bo właściwie do nas trzeba powiedzieć spływaj, a nie odchodź. Wiesz, o co chodzi? Bo my jesteśmy woda, my spływamy. W ogóle się poruszamy, to my płyniemy. Jak ktoś powie, poruszasz się, jakbyś płynął. Rozumiesz? Bo w ogóle to są takie fakty. Wiesz, to są niesamowite rzeczy. Ludzie mają wrodzoną tendencję do tworzenia. Bo ich serca są tak zaprogramowane i pragnienia, które są w środku, one wyrywają się, żeby coś robić. I na przykład ktoś mówi, wiesz, ja mam takie pragnienie, żeby jakąś tam rzecz zrobić, czy coś. Ja mówię, a w ogóle jak to się stało, że jeszcze się za to nie wziąłeś? Rozumiesz, dlaczego ty się nie trzęsiesz jak kurczę ratler, żeby tą rzecz zrobić? No wiesz, czekam na prowadzenie pańskie. Ja mówię, weź, mówię, ty dyziu. To jest dyzio marzyciel właśnie. Takie dyzia powstają. Ja mówię, dlaczego ty nie robisz nic? Czemu nie robisz? Tak jak tutaj rozmawialiśmy ostatnio. Chcesz głosić na stadionie? Czemu nie było ci na stadionie, żeby głosić? Tak? Czemu nie zrobisz prostej matematyki, nie stoisz na tych przejściach dla pieszych, kurczę, w miastach? Rozumiesz? Dyziu. Kurde, nie są twoje pragnienia. To nie są twoje pragnienia. Wychodzisz, żeby położyć na ciebie ręce, żeby dary uzdrawiania działały przez ciebie, a myślisz o ludziach chorych, chodzisz do szpitali, modlić się o nich. Włamałeś się gdzieś, kurczę, na jakiś oddział, wlazłeś tam? Nie wlazłeś, bo to nie są twoje pragnienia. Twoim pragnieniem nie jest uzdrawianie chorych, rozumiesz? Bo nie kwitniesz w szpitalach. Bo nie chodzisz, kurczę, rozumiesz, do hospicjów, nie jesteś w tych miejscach, to nie pragniesz uzdrawiać. Nie gadaj, że pragniesz. Rozumiesz, o co chodzi? Mówisz, moim marzeniem jest biznes, a rozwijasz się, interesujesz się gospodarką, ty wiesz, co gdzie trzeszczy, ty w ogóle się jakieś uczysz się czegoś. Nie muszę się uczyć, wiesz, no nie musisz się uczyć. Takie jest twoje pragnienie właśnie. Mnie coś interesuje, to się uczę. Interesuje mnie człowiek, to się interesuje antropologią, interesuje się psychologią, socjologią, tym się interesuje. Bo mnie człowiek interesuje. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? A ponieważ mnie nie interesują kombajny, to nie interesuję się metalurgią. Rozumiesz, o co chodzi? Kurczę, rolnictwem na przykład, bo mnie to nie interesuje. Nie mam takich pragnień. Ja nie mam pragnienia, bo kombajn mamy. Wiesz, o co chodzi? Ja nie mam takiego zajawki na takie rzeczy, bo nie mam tego w moim sercu. Nie kręcą mnie kombajny. Kogoś kręcą, halleluja. Na pewno będziesz jeździł na kombajnie, ale weź ogarnij kuwetę. Rozumiesz, o co chodzi? Oglądaj te kombajny. Rozumiesz, o co chodzi? Gdzieś tam idziesz, proszę ciebie, ktoś jedzie na kombajnie, dotknij, oprzyj się. Rozumiesz, o co chodzi? Obcuj z kombajnem. Tak? Ale jak tego nie robisz, to nie mów mi, że masz takie pragnienia. Bo to jest kłamstwo. I właśnie to wracamy do tego, co powiedziałem na początku. Żyjemy w tym chorym systemie, który na nas wymusza myślenie pod tytułem ja mam pragnienia, ale nic nie robię w tym kierunku. Pragnienie prawdziwe nie da ci spać. Ono cię będzie męczyć i to nie będzie zmora. Rozumiesz, o co chodzi? To będzie do ciebie przychodzić i cię będzie męczyć. Po prostu. Dlatego zostało to użyte w taki sposób, że jestem spragniony na przykład. A tak mi się chce pić. Mam taką w ogóle parcie na wodę. Spragniony jestem. W ogóle to z tych słów to się wszystko bierze. I ostatni taki krok, podsumowanie za chwilkę takie zrobię, to stwierdzenie, że realizacja pragnienia sprawi ci największą przyjemność. Pragnienia sprawiają przyjemność.
gdy za nim idziesz, to po prostu cię to kręci. Normalnie cię to kręci. To jest trochę obsesyjne. Pragnienie graniczy z obsesją. Ono cię kręci. Jesteś zadowolony i świetnie się bawisz, kiedy realizujesz swoje pragnienia. Jak robisz coś i nie bawisz się świetnie przy tym, nie? To jest problem. Ludzie, ja przychodzę na nabożeństwo i ja się naprawdę tutaj dobrze bawię. Naprawdę się dobrze bawię. Ja jestem w ogóle zadowolony z tego, co ja robię, co ja wydziwiam, jak ja Duchowi Świętemu się podaję. Coś tam sobie później, kurczę, patrzę. Tu się obtarłem, tam się uderzyłem, tam coś mi się stało. Jestem ogólnie zadowolony w ogóle z tej sytuacji. Ja w życiu nie przyszedłem do Boga. Boże, bo tu się tego, to nieszczęśliwy jestem po tym nabożeństwie. Ja jeszcze w życiu nie przyszedłem do Boga z analizą nabożeństwa. Ja nie wiem, co to jest. Przyjdźmy. Boże, czy ja się dzisiaj sprawdziłem? A co ja jestem? Kurczę, jakiś sprawdzianach, gdzie ja jestem? Ja jestem w swoim żywiole. Mnie to kręci. Tak jak inne rzeczy. Jak w nie wchodzę, to mnie one kręcą. Rozumiesz, o co chodzi? Ja je lubię. Lubię. Po prostu. Bo musisz się dobrze bawić w życiu. I w ogóle musicie dojść do tego miejsca. Bo tylko wtedy będziecie realnie szczęśliwi. Wiesz, że w ogóle diabeł wtedy nie może ci niczego zabrać. On nie może przyjść do ciebie i powiedzieć, nie będziesz tego robił. A ty powiesz, chyba śnisz, jeśli w ogóle śpisz. W ogóle nie śpi. Za karę. Podsumowanie. Sześć punktów podsumowuję. Po pierwsze, zdaj sobie sprawę, że głębia ciebie to prawdziwy ty. Zdecyduj się na to, aby dopuścić twoją głębię do głosu. Poznaj ją i zaprzyjaźnij się z nią. Nie bój się tego, co w niej powstało po twojej szczerej pokucie, bo to jest właśnie twoje pragnienie. To jest punkt pierwszy, rozumiesz? Bardzo się proszę zaprzyjaźniać ze swoim sercem. Żyć sobie w nim, mieszkać, przebywać, kurczę, rozumiesz? Rozgaszczać, meblować, rozumiecie, o co chodzi? Stamtąd czerpać, bo to prawdziwy ty. Prawdziwy ty to twoje serce. Rozumiesz, o co chodzi? I proszę, nie dotykajmy sprawy teologicznej, że prawdziwy ja to duch. Nie mówimy teraz o sprawach, które są ponadnaturalne. Mówimy o tym, co się dzieje tu na ziemi, tak? Prawdziwy ty to twoje serce. Ty to serce. Serce to ty. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Wróć do domu, narysuj serce. Ja. Po drugie. Uznaj, że twoje pragnienia mogą być nieakceptowane przez świat. Powiem więcej, uznaj, że najprawdopodobniej będą nieakceptowane. Pogódź się z tym na dzień dobry. Rozumiesz? Nie próbuj wprowadzić, usocjalizować twoich pragnień. Nie próbuj ucywilizować ich. Powiedzieć, to takie one będą. Wiesz, o co chodzi, nie? Mi nieraz mówią, Arturze, to troszkę spuść z tonu. A ile troszkę? Bo to też muszę wiedzieć, jaka jest tolerancja troszkę. Ile chcesz mi serca zabrać? Ile? Jeden przedsionek, pół przedsionka? Chcesz mi maluteńką rankę na nim zrobić? Leciutki zawalik mi zaserwować? Co chcesz ode mnie? Ile serca chcesz mi, kurczę, ukraść? Jak bardzo chcesz mnie okaleczyć? Jak bardzo? Jak cię mogę uszczęśliwić? Którą częścią mojego serca? Wampirze. Postanów, że nie zrezygnujesz ze swoich pragnień, mimo tego, że społeczeństwo ich nie zaakceptuje. Postanów to sobie. Idź sobie w modlitwie przed Boga, powiedz, Boże, nigdy nie zrezygnuję z moich pragnień. Nigdy i dla nikogo. Są ludzie, na przykład mówią, zrezygnowałem dla swoich pragnień, bo dzieci mam, nie? Człowiek, który zrezygnował ze swoich pragnień dla swoich dzieci, to jest człowiek, który za to beknie w życiu. Będzie musiał coś naprawiać u siebie, rozumiesz, o co chodzi? Ja nie twierdzę, że on się nie uszczęśliwi, ja twierdzę, że on będzie musiał zastosować plan B. Bo to jest nieprawda, że dzieci ci przeszkadzają w realizowaniu pragnień.
Nic ci nie może, nie musi przeszkodzić. Ale jeśli zrobiłeś coś, to wszedłeś w kompromis. Rozumiesz? Po prostu. Po trzecie, nie bój się tego, że twoje pragnienia są większe niż twoje możliwości. Każde pragnienia są większe niż możliwości, w mniejszym lub większym stopniu. Użyj swojej wiary. Wiary w niemożliwe. Pragniesz niemożliwego? Halleluja! Nic złego pragnąć niemożliwego. Nic w tym złego. Twoja wiara to pewność. Możesz to zrealizować. Ważne, że zostało to oczyszczone krwią Jezusa i mamy pewniaczek, że to jest na pewno tak produkt końcowy. Dobry, święty, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Rozumiesz? Krew oczyściła, trzeba działać. Tak. Po czwarte, nie obawiaj się, że masz obsesję na punkcie twoich pragnień, bo to normalne. Jesteś wybitny, więc one chcą się wybić do wierzchu i to jest normalna historia. Coś wybitnego chce się wybić. Jestem, tu jestem, tu jestem, zobacz mnie. To ci się wybija, w ogóle wiesz o co chodzi, do góry, tu jestem, tu jestem. Dobrze, w porządku, nie karcz, nie grom, wiesz o co chodzi. Czasami tylko zwróć uwagę, powiedz tak jak do dziecka się mówi, wiesz, dziecko, jestem, jestem, jestem. Powiedz, dobrze, rozumiem, jesteś, super, tak? Ale na chwilę muszę się jeszcze zająć na przykład zrobieniem ci obiadu, dlatego proszę, no, usiądź. I do swojego pragnienia też możesz powiedzieć w pewnych momentach usiądź. I to jest ten zewnętrzny przymus. Muszę jeszcze coś zrobić, dzieciaku, powiedz do pragnienia. Jeszcze coś muszę zrobić. Jeszcze mama, jeszcze tata musi coś popracować, żeby osiągnąć to, co trzeba tutaj zrobić. Ale ty dobrze, że jesteś. Jak tam się to wyskakuje z ciebie, to powiedz dobrze, że jesteś. Nie mów precz, tylko powiedz dobrze, że jesteś. Super, 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 fajnie. Bo jesteś wybitnym człowiekiem. Piąta rzecz, przedostatnia. Twoje pragnienia chcą tworzyć. Nie szukaj życiowych gotowców, tylko skup się na tworzeniu i wierzę w to, że to zrealizujesz. Nie szukaj gotowców. O, idę przez życie, przydarzy mi się szczęście. Nie, nie, w tobie jest szczęście. Zrealizuj to, co jest w tobie. Nie idź przez życie, o, przydarzy mi się szczęście. Wiesz, na przykład jest napisane tak, kto szuka, kto znalazł żonę, ten znalazł coś dobrego. I na przykład wielu ludzi to mówi tak, to jest takie coś, że idę sobie przez życie, po prostu tak wiesz, i wpadłem na żonę, albo na męża wpadłem. Te słowo, które tam jest, te słowo szuka, to jest to, że wychodzi człowiek z domu w określonym celu, w określonym kierunku, rozumiesz? Z planem zrealizowania takiegoś zagadnienia. On szuka. Czyli co on robi? Szuka tej żony. Szuka. Szuka. Wtedy znajdzie. A nie jak on idzie, człowieku, rozumiesz, jak carska dycha, że ona się tam przydarzy, proszę ciebie, wpadnie na mnie, o żonę mam. Pan mi dał żonę. Wiesz, o co chodzi? Czy pan mi dał męża? Takimi rzeczami, że tam pan mi dał żonę, czy pan mi dał męża, rozumiesz? To tylko można sobie głowę zaświrować. Posłuchaj, jak ktoś na ciebie w życiu wpadnie, po prostu idziesz i druga osoba na ciebie wpadnie, 99%, że to nie jest pan. Czasami pan ma takie odruchy, ale w 99% będzie szatan. Rzuci w ciebie jakimś człowiekiem. Kto szuka, ten znajdzie, a nie ten, w którego coś wpadnie. Szukaj. Ty jak idzie, szuka i znajduje. Więc rozumiesz? Więc nie poddawaj swojego życia przypadkowi. Nie mów, o, jakoś tam szczęście mi się przydarzy. Będę to robił, to mi się przydarzy szczęście. To jest nieprawda. I wrócę do świadectwa Krystiana, bo wczoraj to świadectwo składał, więc je słyszeliśmy. Gdyby Krystian nie pomógł swojemu szczęściu, to by go nie osiągnął. Na przykład by siedział w ogóle tam w tej Islandii i powiedział, nie, no dobra, dobra, to nie, to jest głupota, no przecież gdzie ja wrócę, kurczę, tutaj do Polski. By tak sobie siedział w Islandii. Kurczę, ja nie wiem, jakby żonę swoją spotkał tam. Bo co takie numery, rozumiesz, o co chodzi? A jakby dalej był w tym mieście, w którym był i powiedział, nie, gdzie tam, Rzeszów, no Rzeszów to Rzeszowa. Gdzie do Rzeszowa? Do jakiego Rzeszowa? Będę tutaj siedział. No to by nie zrobił tego, co zrobił. On pomógł szczęściu, bo szczęściu się pomaga, bo szczęście jest w tobie, czemu trzeba pomóc. Wiesz, o co chodzi? Trzeba mu pomóc.
Szósta, ostatnia rzecz. Nie zastanawiaj się, czy to w porządku, że twoje marzenia są przyjemne. Proszę was, nie karćcie się za przyjemność w życiu. Nie biczujcie się. Nie róbcie z siebie, kurcze, niepotrzebnych męczenników. Jak przyjdzie czas męczeństwa, to się dowiemy piersi. Dostaniemy informację w duchu, oto czas męczeństwa, kurcze, rozumiesz, o co chodzi. Dobrze, panie, wtedy wiecie co, będziemy mieli inne nabożeństwa. Jakby dostaniemy prorożą informację, że jest czas męczeństwa, to tutaj przyjdziemy i ja do was będę mówił o tym, jak się mamy przygotować na krzyże. Rozumiesz? I nauczę wszystkich, jak się na krzyże przygotować i poprowadzę was na te krzyże. Pójdę pierwszy. Nie zwieję. Poprowadzę was na krzyże. Tak jak w dawnych latach przywódcy swoich wspólnot prowadzili swoich ludzi na areny z lwami. Szli i mówili pokój między chrześcijany. I szedł lider wspólnoty, a za nim szli ludzie z dziećmi za ręce. Rozumiesz, o co chodzi? A Rzymianie wypuszczali na nich lwy. I lider szedł pierwszy. Będę zawsze szedł pierwszy przed wami. Jak będzie czas krzyża, pójdziemy na krzyż. Rozumiecie? I będziemy sobie śpiewać, kurcze, piosenki, które śpiewamy tutaj. Będziemy szli. I będziemy inaczej uczyć. Rozumiesz? Nie będziemy uczyć o uzdrowieniu, nie będziemy mówić o wypędzaniu demonów, tak? Tylko będziemy mówili, kiedy rękę twoją przyłożą do krzyża. Powiedz, Boże, dziękuję ci, że jesteś z moją ręką. I że dałeś mi siłę, abym ręki tej nie wyrwał. Rozumiesz? I nauczę was tego wszystkiego. Ale dzisiaj nie ma takiego czasu. I takiego czasu może nie być nigdy. Dzisiaj jest czas, w którym nie możesz się biczować ani jednym maleńkim bacikiem. Nie możesz sobie odbierać życiowych przyjemności. Nie możesz mówić, kurczę, muszę trwać. Masz owocować, a nie trwać. Życie ma być przyjemne. Twoje życie. Twoje życie z Panem ma być przyjemne. Realizacja twoich pragnień ma być dla ciebie przyjemna. Przyjdź do Boga i powiedz, Boże, zgadzam się na to, żeby mieć przyjemne życie. Zgadzam się na to, żeby mieć dobre życie. Zgadzam się na to, że nie będę się dziś biczował. Nie w tym czasie, Panie. W tym czasie będę obfitował. Będę się rozwijał jak potężne, piękne drzewo. Będę przynosił potężne owoce. Będą mi wszyscy zazdrościć. Będę się chlubił. I powtórz za Pawłem, bo nie mogę się nie chlubić. Któż by się nie chlubił takie owoce wydając? Bo to chluba wydawać owoc Pański. Pamiętaj, że to, co w pełni żywe, jest najbardziej podniecające. Żywe akcje życiowe. Życie ma podniecać. Rozumiesz? Ma cię kręcić. Oto wola Pańska. Myśl o tym, co dobre, co miłe. Okej? Okay? Rozumiesz, o co chodzi? To jest bardzo ważne, bo takie są nasze pragnienia. Jak ktoś mówi, ja mam tam inne pragnienia. Mam pragnienia takie, żeby, kurczę, przeżyć, żeby to, żeby tamto. W ogóle człowieku. Okej, okay, musisz obmyć to krwią Jezusa, może sobie leczenie jakieś potrzebne, duszy, nie wiem, może ci terapia potrzebna, cholera wie, co ci potrzebne. Generalnie w ogóle chodzi o to, żeby ci było w domu, w życiu pięknie, dobrze, sympatycznie, rozumiesz, o co chodzi? O to tu chodzi. Nawet jak się jest na diecie, to człowiek chce, żeby ta dieta jednak była taka troszkę smaczna, no. Taka przynajmniej trochę, no. Jestem na tym keto, no ale nie będę, kurczę, ja tylko smalcu, kurczę, wiesz, o co chodzi, jakoś tam wrzucę pietruszki trochę, no jakieś tam, coś tam zrobię, wiesz, jakiegoś wafelka ukręcę sobie, no. Bo jesteśmy stworzeni do tego, aby odczuwać przyjemność na każdym poziomie. Bóg nam to dał, więc proszę was, żebyśmy pamiętali o tym przez cały czas. Tak, odnajdujesz w sobie to, czego naprawdę w życiu chcesz. Chcę was z tym zostawić i wam podziękować. Podziękować za to, że mogę być z wami i mam ten zaszczyt funkcjonować w waszym towarzystwie i z wami żyć.
Jesteście dla mnie wielkim zbudowaniem i spełnieniem moich marzeń. Więc jesteście dla mnie moją przyjemnością. Wiem, że realizuję swoje pragnienia, bo też chcę na waszych oczach kwitnąć. Chcę na waszych oczach się rozwijać, bo wiem, że po prostu ja jestem dla was gruntem, a wy dla mnie. Chcę się z wami przyjaźnić, chcę z wami być blisko. A wy zróbcie mi wielką przyjemność i rozpuśćcie wasze serca jak bezpańskie psy. Spuśćcie je ze smyczy. Nie trzymajcie ich w niewoli. Niech biegną. Obmyte krwią nigdy się nie pomylą, bo na tej drodze głupi nie zbłądzi. Nie obawiajcie się, że gdzieś spadniecie w ogóle z jakiejś kurczy, rozumiesz, wyżyny i gdzieś was trzeba będzie zbierać. Choćby mój sprawiedliwy 7 razy upadł, ja go podniosę. Rozumiesz? A żyjąc tak, będziesz służył z taką petardą, rozumiesz, że nie będzie trzeba do ciebie, kurczę, rozumiesz, pukać, to co dzisiaj Matylda powiedziała, w ogóle widzisz tutaj śmieć? A nie mój. Twoja jest ziemia. Ziemia jest twoja. Twoja też. Wiesz, o co chodzi? Lecz się, człowieku. Bo dostałeś 2 świadków. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję ci za to słowo. Dziękuję ci za to, że to dotarło głęboko do naszych serc. A najbardziej dziękuję ci za nasz zespół. Dziękuję ci za ludzi. Dziękuję ci za to, że jesteśmy rodziną. Dziękuję ci, że żyjemy i żyjemy w obfitości. Dziękuję ci, że będziemy jeszcze więksi. Że będziemy jeszcze jaśniej świecić. Dziękuję ci, Ojcze, że będziemy jeszcze silniejsi i będziemy jeszcze bardziej przeżywać twoją miłość. Dziękuję ci za to, Ojcze. Amen.